Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zaproszę Was do mojej łazienki. Z jakim filmem? Chodzi o kosmetyki, których aktualnie używam. I nie chcę Wam tutaj sucho pokazywać, siedząc na kanapie, co jest fajne, a co nie. Stwierdziłam, że wejdziemy do naszej łazienki, do umywalki, bo tutaj mam kosmetyki, których używam za każdym razem po kąpieli i za każdym razem rano. No, tutaj spędzam największą część poranka i wieczoru. Także zapraszam Was na film, jeżeli jesteście zainteresowane, co tam w środku się znajduje. Zaczniemy od tego, co mamy tutaj na górze i tutaj nie ma nic fascynującego, po prostu to, co ma każdy przeciętny człowiek. Wyjęłam tutaj stąd kosmetyki do makijażu, więc tutaj też nie będziemy zahaczać o ten temat. Chciałabym zająć się tylko i wyłącznie pielęgnacją. To, co tutaj widzicie, no wiadomo, nie używam każdego kosmetyku dzień w dzień razem, bo chyba bym nie widzielibyście mnie w ten sposób. Swoją wieczorną toaletę zaczyna od demakijażu. Ja generalnie najpierw idę pod prysznic, zmywam część i potem to domywam tym, co mam tutaj w szufladzie. I mam tutaj sobie taką magiczną podstawkę z produktami, które właśnie do tego demakijażu mi służą. Najpierw pianka botaniczna Znakomi. Co jest w niej bardzo fajne, to to, że ma mega lekką konsystencję, świetnie rozpuszcza makijaż, a dodatkowo ona jest taka jakby babysiowa, czyli nie piecze w oczy, jak się do oczu ją wsadzi. I razem z nią używam szczoteczki do demakijażu. Jest to szczoteczka soniczna z Biedronki. Bardzo fajnie się sprawdza. Mam dla Was takie dwie, ale informacje o rozdaniu znajdziecie na końcu filmu. Kolejną rzeczą, jeżeli już zrobimy taki z grubsza demakijaż, jest zmywanie samych oczu, brwi, domywanie całej twarzy. I ja tutaj używam produktów z Eveline ze względu na ilość. Jakość bardzo łatwo zmywa makijaż, nie mam z tym nigdy problemu, nawet z makijażem wodoodpornym. Jakoś lubię te kosmetyki, to jest kolejne opakowanie, ale starczają na bardzo długo. No i jeżeli już zrobimy demakijaż, to czas na peeling. Wiadomo, nie robię go codziennie, bo to też nie jest dobry pomysł. Ja tutaj mam peeling Znakomi. One występują w kilku, że tak powiem, smakach i zapachach. Akurat mam pina colada, jest jeszcze czekoladowy i jakiś tam, nie pamiętam. Wygląda tak. No peeling jak peeling, ale pachnie czadersko. Na wymianę z tymi kosmetykami mam jeszcze serię z L'Oreal. Mam trzy kosmetyki, które służą generalnie do tego samego. Mamy tonik, który sprawdza się bardzo dobrze. Ja tutaj akurat mam do skóry normalnej i mieszanej. Wiadomo, wybieramy pod siebie. Kolejny to żel oczyszczający i ten akurat mam do skóry suchej i wrażliwej, także no nie do końca wybrałam pod siebie, ale chciałam, bo chciałam przetestować, a był tylko taki. On jest w miarę dobry, ale generalnie zdecydowanie bardziej lubię tutaj ten peeling, który ja używam jako taki podstawowy zmywacz makijażu. I on jest zdecydowanie lepszy niż to, więc jeżeli chciałybyście kupić, ale wykończyć trzeba. Po peelingu są maski. I ja tutaj bardzo często używam masek w płachcie, które Wam serdecznie polecam, zresztą już je pokazywałam i bardzo często o nich mówię na Instastory. Ja mam taki mały myk, który może Wam się też przydać, że jeżeli nakładamy maskę na twarz, wiadomo, odczekujemy to 15-20 minut w zależności od maski, potem z twarzy zdejmujemy tą maskę i nakładamy na dekolt. Ona dalej ma swoje właściwości, które ma tutaj spisane, nie wiem, odmładzające, rozświetlające i tak dalej, po czym resztę wmasowywuje w takie miejsca jak na przykład łokcie, dłonie, Krzysia wmasowuje. Krzysiu dostaje swoją maskę. Kolejną rzeczą są kremy. Najpierw zaczniemy od serum. Jedno serum, które mam i które bardzo lubię, to serum z TK Maxx. Ja to kupiłam właściwie przez przypadek. Kupiłam to i z witaminą C. I niesamowicie ubolewam, bo to z witaminą C sobie zabrałam i całe wylałam. Jeżeli ktoś wie, gdzie to można kupić oprócz TK Maxx przez przypadek, bo się akurat rzuciło na półki, to koniecznie dajcie znać. To jest serum z Giovanni i akurat tutaj mam różane, to dajemy pod krem. I tak samo tutaj mam kolejne serum z Mincera. I jest to serum wzmacniające. Akurat kupiłam sobie dwa opakowania, otwarłam i je zużywam jednocześnie. W każdym razie dajemy kilka kropel, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Kilka kropel wmasowujemy w skórę, czekamy, aż się wchłonie i skóra jest przygotowana pod to, żeby dać na nią krem.
pierwsza rzecz, którą mogę Wam polecić i bardzo ją lubię, to krem również znakomy. On występuje w wersji 20, 30, 40 i chyba 50 lat. Jest to Beauty Shot i on, ten krem naprawdę ma mnóstwo, taką bombę witaminową. Zawsze po całych tych zabiegach nakładam właśnie ten krem. No, jak widać, że go używam. Bardzo Wam go polecam, bo naprawdę fajnie nawilża, zmiękcza. Taka twarz budzi się rano wypoczęta, przyjemna w dotyku. Tutaj mam krem przeciwzmarszczkowy, również z Mincera, bo to jest marka, którą też bardzo lubię. Najbardziej lubię serię z witaminą C, ale nie będę kupować kolejnych, skoro muszę wykorzystać to, co aktualnie tutaj posiadam. I dwie rzeczy, które zawsze polecam i nie mogłabym ich nie pokazać właśnie w tym filmie. To dwie rzeczy aloesowe. Pierwszy to jest krem Hydragenius, a raczej taki żel. Jego używam pod makijaż, ponieważ bardzo szybko się wchłania, zmiękcza, nawilża skórę, pozostawia naprawdę przyjemne uczucie na skórze takiego odprężenia. A drugi to jest czysty aloes z holika i jego możecie używać na całe ciało, twarz, na włosy, wedle życzenia można go nawet jeść. Żartowałam, ale znamy osobę, która zjadła aloes i nawet powiedziała, że jej smakuje, więc... Tutaj mam bazę z Oriflame, ale to mi po prostu zostało po makijażu, więc zostawimy to. Zajmiemy się tymi produktami, które tutaj mam, oprócz żyletki, ale to musi być w każdej toaletce. Moje odkrycie, czyli peeling enzymatyczny z Taupy, nie należy do tanich, bo to opakowanie kosztuje 30 zł, ale skóra po nim jest tak przyjemna w dotyku, mięciutka, pachnie przyjemnie, nakłada się go super. Kosmetyk wart polecenia. I kolejną rzeczą jest delikatna skóra pod oczami. Mam tutaj dwa kosmetyki, które świetnie się sprawdzają do okolic oczu. Pierwszy to jest Joskin i to kupiłam przez przypadek na promocji Rossmann. Jest to krem na powieki i okolice oczu, ceramidowe wygładzenie. I naprawdę powiem Wam, że ten krem spełnia swoją rolę. Ta okolica oczu jest zdecydowanie bardziej jakby nawilżona, odprężona, przyjemna w dotyku i nie czuć jakiejś takiej suchości albo naprężenia. Naprawdę nie dajemy go dużo, ponieważ on mega jest wydajny. I drugą rzeczą jest krem znakomy i jest to arganowy krem pod oczy. I to jest kolejna rzecz, którą bardzo, bardzo lubię. On również świetnie się sprawdza, żeby tą skórę jakby odżywić, nawilżyć. I pamiętajcie o niej przede wszystkim. To jest bardzo ważna okolica i tutaj bardzo szybko powstają nam zmarszczki, więc jeżeli nie będziemy dbać o nawilżenie, sprężystość tej skóry, no to możemy potem tego żałować. Do kremów używam dwa takie dynksy. Pierwszy to jest taki kamienny masażer, którym wmasowujemy cały krem, pobudzamy krążenie. Drugi to jest taki wibracyjny bzik-bzik. Jak wy to mówicie? Bzd-bzd. Bzd-bzd. Tak mówi mój brat i mój mąż. To jest produkt, gdzie jesteśmy... Tutaj mi... To jest produkt, którym masujemy okolice oczu i on jakby wibruje, przez co pobudza krążenie w tych okolicach. Tutaj blisko mikrofonu, żebyście usłyszeli. Jeżeli już mamy twarz, to jeszcze pokażę Wam rzeczy, których używam dla niechcianych bywalców, bo to też jest bardzo ważne. Ja tutaj pierwsze, co Wam mogę polecić, nie wiem, czy u Was sprawdzi się równie dobrze, to sudokrem. I większość mam pewnie ma w swoich toaletkach, przy łóżku, przy, nie wiem, pampersach dla dziecka właśnie ten krem. I ja go używam na takie miejsca, gdzie widzę, że coś zaczyna się niedobrego dziać. Kolejną taką rzeczą jest maść Tribiotic. I ona jest w takich saszetkach, ja ją wolę kupić w takich saszetkach, żeby jej nie otwierać całej, co by się mi nie zepsuła. I też nakładam ją w miejsca, gdzie jakiś niechciany bywalec się pojawił. I świetnie przyspiesza gojenie, jakby skóra szybciej sobie z tym radzi. No i spirytus salicylowy, żeby wysuszyć to, czego nie chcemy. Teraz ciało, bo zbliża nam się lato i to jest bardzo ważne dla każdej z nas, żeby to ciało przed latem przygotować. I z czym mamy największy problem po zimie i ma z tym problem no, większość kobiet i dziewczyn, to celulit. I tutaj mam kosmetyki, które idealnie pomagają sobie radzić właśnie z tym problemem. Cztery kosmetyki, bo nie wiem, czy powiedziałam trzy. I to jest
seria Eveline do jakby skoncentrowana formuła w celu wyszczuplenia, ale nie tak do końca wyszczuplenia, jak pozbycia się celulitu i pomocy w walce z nim. Ale dziewczyny, jeżeli myślicie, że jak nałożycie byle jak krem, o w ten sposób, okej, i nagle pozbędziecie się celulitu, no to sorry, ale muszę was rozczarować, bo to wam nic nie da. Ja, żeby masować tą serię, jak ją używam, zaraz wam powiem, używam rękawicy. I są to rękawice, które dla mnie są mega odkryciem i hitem. Są to rękawice dostępne w Rossmanie. O, można sobie je tak założyć, przez co są bardzo wygodne i nie zjeżdżają z ręki, gdzie tą rękę mamy od kremu, balsamu czy tam żelu pod prysznic. Ja jej używam na dwa sposoby. Pierwsze, podczas kąpieli, gdy myję całe ciało, to razem z żelem pod prysznic po prostu masuję dość mocno. Nie jest to najprzyjemniejsza czynność, ponieważ trochę to boli, zostawia takie uczucie, no, obicia tej skóry, aczkolwiek działa. I potem jak wyjdę spod prysznica, to szczególnie na wieczór nakładam to serum, ponieważ to jest na te miejsca, które są najbardziej tym celulitem zainfekowane, że tak powiem. I masuję go właśnie tą rękawicą i powiem wam, że skóra jest zdecydowanie bardziej sprężysta, co zauważył mój mąż. Ale tak jak mówię, no, trzeba połączyć dwie rzeczy i zrobić taką zmasowaną akcję, ponieważ same kremy, no, nie są w stanie nam pomóc, jeżeli byle jak zmasujemy i nagle żądamy cudu. Kolejny to jest taki koncentrat i tutaj byłam mega zaskoczona, ponieważ zazwyczaj ja uważałam, że te wszystkie kremy, nawet kremy się mówi na celulit, to po prostu kremy. A tutaj mamy formułę, którą po prostu psikamy w ten sposób i wmasowujemy w miejsca, które są tym celulitem gdzieś tam, no, obarczone. Ja tak myślę, że ta moja ręka to będzie najbardziej bez celulitu, bez zmarszczek, to będę miała dwie różne ręce, jakby mi ktoś je przeszczepił. Taki wspomagacz spalania tłuszczu i on ma formułę chłodzącą, ta ma formułę rozgrzewającą, czyli jeżeli nałożymy sobie to na brzuch, uda, pośladki, to będziemy czuć takie uczucie pieczenia. Fajnie to jest używać przed treningiem, w trakcie treningu, wiecie o co chodzi. Natomiast to ten krem ma formułę chłodzącą, czyli mamy wrażenie takiego wyziębienia skóry. Ja nie mogę kupić jednego kosmetyku, ja muszę kupić wszystkie, bo uważam, że będą się sprawdzać zdecydowanie lepiej. I trzeci to jest jakaś taka błoto termalne, bez spłukiwania. I ono ma fascynującą konsystencję, zobaczcie. Myślałam, że to będzie takie błoto-błoto, a tymczasem to jest taki niebieski krem, który też wmasowujemy, nie trzeba go spłukiwać, więc to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o naszą skórę, no to przed latem każda chce z nas być opalona. Ja nie używam, nie korzystam, źle powiedziałam, nie korzystam ani z solarium, ani z opalania, bo po ostatnim razie, gdy nasmarowałam się tym kremem, który ostatecznie uwielbiam, to jest masło do ciała, ale nigdy nie używajcie maseł do ciała mucha. Gdy idziecie się opalać, spaliło mi tak dupę, że dwa tygodnie... Co? Spaliło mi tak tyłek, że przez tydzień miałam wyjęty z życia, a dwa tygodnie ledwo żyłam. Więc to jest świetny kosmetyk na wieczór, po domu, gdy mamy pogodę deszczową i nie wykładamy się na słońce. Pachnie cudownie, bo ja uwielbiam ten zapach i ono też jest antycelulitowe. I to jest perfekty balsam Pina Colada. Ale chciałam mówić o opalaniu i tutaj mam kilka kosmetyków, których używam. Pierwszy to jest Fake Bake, który recenzjonowałam wam już wcześniej, mówiłam o nim bardzo często, bo to jest naprawdę świetny kosmetyk. Nakładamy go najlepiej w rękawicach, używając specjalnej rękawicy do nakładania właśnie samoopalaczy, wtedy nie zostawia smug. Jednak jest to kosmetyk dość drogi. I ja za punkt honoru sobie wzięłam, że znajdę kosmetyk drogeryjny, który jest zdecydowanie tańszy, a spełnia podobną funkcję, zostaje tak długo z nami na ciele i przede wszystkim daje ładny kolor, a nie taki pomarańczy. I znalazłam po długich poszukiwaniach dwa kosmetyki, z którymi dość trzeba uważać, bo bardzo mocno działają. I to są kosmetyki znowu Eveline. Są dostępne w Rossmanie, ja wzięłam je na promocji, były chyba po 16-14 zł, coś takiego. Pierwsze to jest mgiełka do jasnej i średniej karnacji i powiem wam, że tutaj świetnie działa, ale nie stosujemy jej na noc. Broń was, Panie Boże, bo ja sobie stosowałam ją na noc i zrobiłam sobie takie zacieki, bo część wtarłam sobie w kordłę.
Więc część byłam opalona jak właśnie ta pani tutaj brazylijska, a część wyglądała jak Marta zazwyczaj. Drugi to jest balsam i jego bym polecała dla tych mniej zaawansowanych, bo zdecydowanie łatwiejsza jest aplikacja. Wiecie, każda z nas używa balsamu, więc wie jak go wcierać, żeby wyglądało równiutko, ładniutko i wszystko, żeby było ok. Trzymuje się około tygodnia, 5 dni do 6 dni czasu. Tutaj jeszcze mamy kosmetyki do nawilżania. To jest generalnie kosmetyk, który jest niezastąpiony, jeżeli chodzi o nawilżanie, ze względu na taką zmasowaną akcję, ale on zostawia taki filtr na, film na skórze, że nakładając go na noc, my rano czujemy, że dalej mamy coś na nogach. Po pielęgnacji dłoni, kremy nawilżające i moje dwa ulubione, czyli Neutrogena, który naprawdę mocno działa, i Nakomi, który pysznie pachnie. Naprawdę jest w fajnym opakowaniu. Super, że ma pompkę, to nam bardzo ułatwia sprawę. On występuje w kilku różnych smakozapachach, bo naprawdę te zapachy tych kosmetyków są tak smacznie pachnące, że najchętniej to by się je lizło. Tutaj jeszcze Wam mogę polecić do peelingu szczoteczkę, o której też mówiłam wcześniej w filmie, i to jest też szczoteczka z Hofen z Biedronki. One były na promocji po 24 zł, mają dwie główki wymienne. Ja generalnie najczęściej używam właśnie tej z takiego mocnego włosia, żeby wypeelingować skórę na maksa. No i to już na tyle, jeżeli chodzi o kosmetyki, których ja aktualnie używam. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czego Wy używacie na co dzień, co Wam sprawdza się najlepiej i bez czego nie możecie się obyć. Jeżeli chodzi o konkurs, to oczywiście musicie subskrybować kanał, zostawić kciuka w górę pod tym filmem i zostawić komentarz, który powiedziałam wcześniej, jakiego kosmetyku używacie i że chcecie wziąć udział właśnie w tym rozdaniu. Nie zapomnijcie o udostępnieniu tego filmu na swoim Facebooku, gdyż to jest warunek konieczny, aby w tym rozdaniu wziąć udział. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Wiem, że było długo, ale mam nadzieję, że przydało.